I tak ten czas leci. Słuchajcie, film z testów baterii, bo dzisiaj będzie test baterii po 2 latach. Po 2 latach, kurde, powiem wam, cofnę, bo ja po tych filmach tak naprawdę tylko jeszcze się łapię, co się tutaj w ogóle działo. Zobaczcie, to jest bunkier na samym początku. Red Odo, czyli pierwsza moja bateria, 25,6 V. I tak to tutaj było, sobie leżała jeszcze bateria strojaczka. I tyle, puste ściany, na górze, tutaj na górze Victron. A teraz to się na tych ścianek już nie mieści to wszystko. Red Odo oczywiście jest też, kwiecień 2023. I cała reszta tego tałatajstwa. Także, żeby nie było, że tak powiem, mamy tutaj, jest jakby 10 kwietnia 2023, testy baterii Red Odo LiFePO 4. No i oczywiście cała historia tych testów. Mamy tutaj 25,6 V. One były osobno na początku testowane, dlatego sobie też nie zrobiłem testów. Po pierwszym roku już było to zrobione jak trzeba. To też było dobrze zrobione, tylko jeszcze nie doładowane tak do końca jak miało być. I teraz zobaczymy po 2 latach, jak się sprawuje ta bateria. Także dalej, tak jak na filmie, tam nawet widać schowana jest przetwornica. Ta sama przetwornica do testów, słuchajcie. Ten sam wattomierz, cały czas jest ten sam zestaw do ładowania. Do rozładowania tak się waham pomiędzy 500 a 600 watów, bo tam była pompa ciepła, tutaj już jest ładowarka z powrotem na ten magazyn. Ale dalej kręcę się w tych prądach, żeby cały czas było tak samo. Także co? Lecimy z tematem i muszę, to jest prosty temat, rozpiąć tylko mostek, naładować osobno jedną, naładować osobno drugą i później rozładowywać. Ładowanie odbędzie się z powerbanków, bo je też trzeba rozładować. Dzisiaj pogoda kiepska, jutro będzie ładne słoneczko, to się doładuje powerbanki. Także składam, ładuję i testujemy po 2 latach, czy dalej 5% uciekło, bo po roku wychodziło, że 5%, tak mniej więcej. Zobaczymy po 2 latach, czy 10% od nominału uciekło, czy nie uciekło, czy od tych 5% uciekło, także no, sam jestem na to, tak, sam jestem ciekaw, nie? Także lecimy z testem. No i zaczynamy ładowanie od prawego. Na dwie te baterie na pewno tych powerbanków nie starczy, bo one są dosyć, cały magazyn jest dosyć rozładowany. Na 52 V jest cały magazyn rozładowany. Ale to jest dobre, słuchajcie, że przynajmniej raz w roku robię taki test, czyli ładowanie do odcięcia i rozładowanie akurat do odcięcia tutaj przetwornicy, bo baterie schodzą jeszcze niżej z rozładowaniem coś do 18 V, ale ładowanie do pełna, czyli dokładnie to jest 29,2 V. I też musi odciąć BMS na jednym, odciąć BMS na drugim, także raz do roku takie pełne ładowanie i raz do roku sprawdzenie, no oczywiście też pojemności całej reszty, ale sprawdzenie też właśnie, czy BMS funkcjonuje, czy wszystko jest ok, nie? Taka weryfikacja. Z jednej strony zabawa, z drugiej weryfikacja. No i dobra. Jak naładuję tego z prawej strony, jednym czy dwoma powerbankami, to wtedy przepnę się na drugiego i tego będę ładował. Jeszcze tam z powerbanka, czy z czego to się da, a tego będę rozładowywał. Tak się zastanawiam, czy od razu rozładowując tego nie wyładować tego. Także zobaczę, czy w tą, czy w tamtą, bo różnicy nie ma w rozładowaniu, czy będę robił rozładowanie tą przetwornicą. Znaczy inaczej, rozładowanie będę robił za pomocą tej przetwornicy z 24x230, ale z drugiej strony będę tą energię z powrotem pchał te baterie tutaj w cały magazyn ogólnie. Przez albo ładowarkę tą 48 V, a dokładnie to 58,4, albo przez taką ładowarkę jak tutaj właśnie zładowana 29,2 V. I one tak samo mają, jak jedna, tak druga. Tutaj mamy 8 A
po stronie AC i 8 amper po stronie AC. Także tylko, że ta jest 10 amperowa, a ta jest 20 amperowa, przez to, że jest po prostu mniejszy woltaż. Czyli czy jedną, czy drugą będę robił do testu, to nie ma znaczenia, bo to samo obciążenie. Także co? Ładuję i robimy test. No i powerbanki ledwo starczyły. No to jest, jak długo stoję, to i tej energii czasem mniej. Z drugiej strony nie wiem, nie mierzyłem tego. Najważniejsze, że bateria jest naładowana. Do odcięcia BMS odciął baterię, czyli działa. Znaczy odciął baterię, wyłączył ładowarkę i teraz lecimy. Układ taki, że bateria prawa, to jest podzielone właśnie prawa, lewa, żeby to było później lepiej tutaj to wszystko pisać, prawda, prawa, lewa. Prawa jest rozładowywana przez przetwornicę i od razu leci na ładowarkę i ładuje się od razu lewa, także żeby ten test trwał jak najkrócej, ale jednak jakby nie było, 4 godziny, tam 4 godziny ładowanie, rozładowanie, trwa to niestety. Na szczęście nie muszę tu siedzieć, cały czas tego pilnować. I mam... Oj, właśnie zaraz będzie figura. Lecimy, słuchajcie. 517 W. 571 W. Tutaj jest 25,8. Każdy coś pokazuje po swojemu. Najważniejsze, że jest cały czas robione to wszystko jednym sprzętem. Rozładowanie będzie pewnie jakieś 22 ampery, jakoś tak. Już go tutaj reset, select na DC 0 i zobaczmy. 24,5 ampera wychodzi z baterii, a do drugiej wchodzi 19,8. Także widzicie, jakie są straty na przetworzaniu z DC na AC i później z AC z powrotem na DC. O, już bliżej, jak dalej. Momencik. 2 kWh. O, 2081 W wyciągnięte. No i widać już 23 V, także to już będzie szybko leciało w dół. A koło wyników mamy się kręcić 2200 W, także niby blisko, ale jednak jeszcze daleko. A tutaj z powrotem zima wraca. Zobaczcie, 1,8 stopnia i krzywa już podniosła temperaturę na grzejniki do 33 stopni. Tak? Nawet 34. Także leci dalej. No dobra. I się tyle co wyłączę. Tam było chyba 36, o, nawet jeszcze watom świecił. Chwileczkę. Jaszko cyk tutaj. Było 36, a jest, widać będzie, 42, także 6 minut. Mamy 2134 godziny, tak? Jeszcze raz. 2134 watogodziny, także zapisuję wynik. I ten jeszcze nie jest naładowany do pełna, ale tego trzeba troszeczkę podładować, żeby nie stał właśnie taki rozładowany. Czyli na dzisiaj chyba będzie tyle. I jutro będę tego ładował do pełna i będzie teścik, bo 23. Także nie ma co kombinować na siłę. Dobra. Siema z rana. Przymroziło troszeczkę. Także delikatnie. Dzisiaj z rana minus 1 było, ale wilgotność okropna, mgła. Pompa walczy. Także tak, nabity lewy podkoreczek. Podłączamy sprzęty i lecimy z rozładowaniem. I lecimy teraz. Z lewego do prawego przepompowujemy. Dobra, niech się działa. Jest druga rozładowana. Daje, huczy. Słonko przyszło, to huczy. I tak, tutaj mamy 7 koła. 2123 watogodziny. Dobra.
ładujemy jedną i drugą do pełna i wspinamy z powrotem tą w magazyn. A ja się biorę za podliczenie. Także mamy finał. Po drugim roku. Prawa 2134, lewa 2123. Nawet widać, że jest taka sama różnica, nawet jak po roku. Prawa miała troszkę więcej, lewa miała troszkę mniej, ale to są, że tak powiem, tak naprawdę szczegóły. No zobaczcie, jak to wygląda. I tak, nowa bateria, fabryka, nie? 92%. Tutaj liczymy cały czas ze stratą na przetwornicy. Ja tam nie wyciągam bezpośrednio z baterii, bo to nie ma dla mnie sensu, bo każde praktycznie urządzenie ma jakąś przetwarzanie i nie ma co tu kombinować. Po pierwszym roku prawa miała 87%, lewa miała 86%, po dwóch latach prawa ma 83,5%, a lewa ma 83%. Oczywiście jakby sobie tutaj doliczył te, że tak powiem, 8% do 100%, no to tu wyjdzie 90%. Ale ja liczę dalej z tymi moimi stratami i całościowo strata, jak widzicie, jest mniejsza po dwóch latach jak po roku, tylko tutaj troszeczkę nie do końca był ten wynik, jednak to mierzenie było takie dokładne, z drugiej strony może nawet nie było dokładne, tylko wtedy nie była do pełna na full naładowana bateria, bo nie miałem ładowarki, czyli nawet jeszcze lepiej wychodzi. Ogólnie jak dla mnie, ja tutaj widzę liniowo, elegancko, procenty sobie na spokojnie uciekają. Zobaczymy, czy się kiedyś zatrzymają, czy się nie zatrzymają. Jak na razie nie ma źle. Mamy 10%, nawet niecałe 9%. Mamy jednego 8,5%, 9% po dwóch latach spadku od nominału. Czyli w miarę to idzie równiutko. I dobra. Ładuje się. Ile cykli spasowałoby wiedzieć, ile te magazyny mają. Jak będę robił na dole te baterie, one mają Bluetootha, to wtedy będę wiedział rok pracy ich, ile cykli, i można będzie do całości wtedy porównać, bo teraz to ogólnie ciężko wyczaić, bo tamte są z sierpnia, to jest kwiecień, także no nie do końca to takie miarę znajdę. Wszystkie moje testy nie do końca mnie znajdę są, ale jednak widać tą różnicę. Uciekło te 8%, uciekło przez 2 lata. Magazyn cały czas pracuje. Jak nie pracuje, to nie pracuje. Jak pracuje, to pracuje. Jak słońce jest, to pracuje. Ładowany jest, rozładowany. Jak nie ma słońca, to stoi w miejscu i się rozładuje i czeka na słoneczko. I do tego jest stworzony, także działa elegancko. Zobaczymy. Za rok. Ile tych procent dalej uciekło. Jak na razie, jak tutaj mam 30 kWh, to powiem wam, używam około 22-24 przy tych ustawieniach i działa to elegancko. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności, lecimy z tematem dalej, a w przyszłym miesiącu będą kolejne testy, bo tutaj mamy maj, później mamy chyba czerwiec i później mamy październik, sierpień i październik. Także testów, jakby nie było, będzie leciane. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się. Do następnego.